No siema stary, słuchaj, wygrałem dwa koła na tej maherce. No na serio ci mówię. Słuchaj, zrobię sobie takie zakupy, że sobie nie wyobrażasz. No to widzimy się tam kiedy indziej, siema. Siema młody. Słyszałem, że ci spoko siano wpadło. Ja jestem Adi, to jest Seba, a to jest Weronika. Dawaj stary, pójdziemy sobie gdzieś, pogadamy o meczach. No, chodź z nami, my ci pokażemy tutaj okolice, czy nie. No, a jak tam wchodzi ci ta ekstraklasa, meczyki jakieś? No, wiesz co stary, ja się tym nie interesuję, nie znam się za bardzo. Po prostu obstawiłem na byle co i akurat mi siadło, nie? Ty, mordo, słuchaj. Jak ci tyle hajsu dzisiaj wpadło, to może chciałbyś spróbować czegoś nowego? Seba, wykops nie mu jedno. Ale co to jest? Spróbuję, że zobaczysz. Śmiało. Siema stary, co tam się wczoraj wydarzyło? Nic nie pamiętam. Jaka akcja? Słuchaj, było super, musisz mi więcej tego ogarnąć. Dobra, no to widzimy się kiedyś, siema. No siema, macie coś do mnie? No jasne. Dobra, to wezmę 4 na zapas. Ile to kosztujecie? 200. No dobra, idźmy. 300. 300. Dobra, i znikaj mi stąd. Jak siema. Coś to nie od nas. Siema. Co się stało? Miałaś rację. Staczam się przez ten syf. Muszę z tym skończyć. Halo. Czuję się tragicznie. Nie chcę już tego więcej. Dobra, mordo. Spokojnie, spokojnie. Jak się spotkamy, pogadamy. Dobra. Czego wy ode mnie chcecie? Mówiłem, że już nic nie biorę. Nie świruj, młody, co? Przychodzisz do nas, się prujesz, a my tu nową dostawę mamy ale dla ciebie. Ale on już nic od ciebie nie chce, czego ty nie rozumiesz? Się nie wtrącaj! Odwalcie się, idziemy z tym dole. Gdzie tak prędko? Odwal się, już nic nie biorę! Młody, nam dostaw się nie odmawia! Go. Zostaw go! Zostawcie go! Statystycznie co 10 Polak w wieku od 15 do 34 roku życia miał kontakt z narkotykami. Czy naprawdę było warto?